Cześć, witam w kolejnym odcinku z Choć Belerun. Wiem, że dawno nie było, no ale już wreszcie jest. Już wreszcie jest Choć Belerun, dzisiaj żniwa. To w sumie dosyć duże żniwa, bo na trzy kombajny kosimy. Oczywiście nie jedno pole, ale wiadomo, tak. Tutaj nie Holand sobie kosi w sumie moje największe pole. Tu kosi Rostelmacz, a ja będę klasem kosił te pole 35. I zobaczymy w sumie, ile na odcinku uda mi się skosić. Niech Holand sobie jedzie akurat, bo ma pełny zbiornik tutaj do Maltry. A tutaj Rostelman gdzieś jest. On się tu wysypywał, więc on zaraz sobie pojedzie kosić. A ja idę do mojego kombajniku, czyli do Triona. Stwierdziłem, że dzisiaj pokoszę sobie ręcznie, bo ostatnio to takie żniwa były, że ja chyba nawet nie kosiłem. A nie, ostatnie żniwa były wypożyczone, dobra. Gdzie jestem? A, bardzo. Do prawej bardzo. Dobra. No i jadę na pole. Nie wiem w sumie, gdzie się tam rozłożę. Nie mam pojęcia, ale... Ale gdzieś się rozłożę. A dzisiaj do odbioru będę używał sobie klasika. Wiecie, klasika. Mojego nowego nabytka, czyli Maseja. Tutaj już stoi przygotowany z wanną. Albo patelnią, jak to woli. U mnie się na to mówiła łódka i tyle. No i gdzie tu się rozłoży? Bo będziemy jakoś to pole poprawić, bo to pole będzie za duże. Tam to sobie będę, wiadomo, Trina sobie będzie kosił, ale to po odcinku. Wiem, że nie będzie to zbyt eleganckie, ale... Tak trzeba zrobić. Oj! Może trochę nawet i za dużo nawróciłem, za szybko nawróciłem. Ja sobie później ten wózek przestawię na to drugie pole. Też tylko tutaj będzie poprzecznik wycięty, to sobie to masajem przestawię później. Dobra, tam. Nie będę cofał do rogu, wyrąbany. Tutaj sobie wjadę i będzie też dobrze. No i kosimy ile będzie tak naprawdę. Bo tam pracownicy są ogarnięci, przyczepy mają podstawione, więc kombajny sobie będą podjeżdżać same, więc nie ma co się martwić. Choć Baleron, oczywiście 3 miliony kredytu, trzeba to spłacić jakoś. A najszybszym sposobem spłaty będzie przerobienie to na olej rzepakowy. Ale olej rzepakowy jest na razie niedostępny dla mnie, bo się przerabia olej. Jeszcze stary. Nie wiem, ile tego rzepaku w sumie jeszcze jest w tej fabryce, ale grube pieniądze będę miał na listopad, bo w listopadzie chyba się sprzedaje olej rzepakowy. No, rzepakowy w listopadzie, a w lutym chyba słonecznikowy, czy jakoś tak. Czy jakoś tak, chyba cenę ma chyba słonecznikowy jakoś w lutym, jakoś tak. Coś tak ostatnio sprzedawałem w sumie chyba nawet w lutym słonecznikowy. No, a rzepakowy w listopadzie sprzedawałem razem z pszenicą. Uj. Trzeba to jakoś ładnie pokosić, żeby ślady były. No nie, no to w sumie... Wiecie, nie ma znaczenia, jak to będzie pokoszone. Byle było skoszone, tak? No ale w sumie jak są ślady, to ładnie wygląda. W ogóle fajny. Co już w 19 było takie coś. Na Woli Brudnowskiej na pewno jest ugniatanie ścierniska, to wiem. A czy na innych mapach? Też pewnie na jakichś paru mapach się znajdzie. A tutaj jest to oryginalnie już. A czy oryginalnie, no. Tekstury się wgrywa. Tu się tekstura do farminga wgrywa i się ubija. No i elegant. Fajnie to idzie. Podoba mi się. Tak fajnie idzie to koszenie. Rzepak taki w sumie niski w tym roku. Zresztą ta tekstura zawsze taka była, więc... Ten rzepak to taki, można powiedzieć, trochę nawet i realny, bo w realu też w sumie zależy, w którym miejscu tak naprawdę, bo u nas, znaczy u mnie, tutaj na wiosce jest tak, że jak jest miejsce, to jest taki, że przy ziemi jest, a tam kawałek dalej jest takie miejsce, że kurde ma z 1,5 metra do góry jak nic. To jest taki po prostu wysoki o tym nogi.
No ale wiadomo. Coś tam będzie z tego rzepaku. Dobra. Ja też tu powiem, że będę miał dużo tego rzepaku w sumie, bo trochę będzie tego rzepaku. Ciekawe, czy ja zrobię kółko. Nie no, powinienem zrobić, no mam 40 parę procent dopiero. Jedno kółko zrobię, ale. A to dobrze, w sumie, że zrobię kółko, bo wtedy będę mógł się sypać na poprzecznianku już, a nie na asfalcie. Więc to mi się podoba. 50% już jest w zbiorniku, więc. Przydałoby się powoli nowy kombajn dokupić. Jeszcze jeden. No jak tak teraz sobie patrzę, to tak naprawdę wolno to idzie. Do żniwa. Jak Nikolas ma tam 3 godziny sam kosić, bo nawet 3,5 tam pisało. Na 3,22 pokazuje na liczniku. Rosel masz godzinę, będzie kosił. No ja tutaj Trionem nie wiem ile będę kosił, ale to pole chyba się około 20 minut kosiło. Coś tak mi się wydaje. I tamto też będzie. Tamto za asfaltem też będzie godzinę kosił, więc żniwa to są strasznie długie w sumie. A jeszcze dużo pól mam do koszenia, więc. A w kolejnym odcinku zobaczymy. Zobaczę w sumie, jak to z wapnem wychodzi w tym roku. Dwa pola jestem na pewno pewny, które będą do wapna, bo to już są do wapnowania, a miałem to w tamtym roku zrobić, a zapomniałem. Więc zobaczymy. Tutaj wapno nie wyskoczyło. A, bo się grania się, no ale tutaj wapna nie ma. Krzak pierdzielony. Trochę za blisko stoi tego pola ten krzak. No tutaj nie wiadomo w sumie, bo jedzie po miejscu. Tutaj w sumie nie wiadomo, ale mi się wydaje, że w tym sezonie już powinno być powoli do wapnowania. Bo jeździ tam po miejscu, gdzie jest do wapnowania, więc nie powiem. Tutaj nie ma do wapna, bo widzę. No więc te dwa pola na pewno będą wapnowane, to widać już. Tutaj też powinno być, bo nie pamiętam, kiedy tam wapnowałem. No i co, no na pewno zrobię drugie kółko. Na pewno muszę zrobić drugie kółko i wtedy będziemy sobie kosić tutaj powoli jakoś to. Jeszcze nie wiem jak, ale jakoś to powoli sobie będziemy kosić. Ale na pewno muszę drugie kółko zrobić, żeby mieć poprzeczeń na 20 metrów. No to żeby ciągnik na przykład postawić i żeby nawrócić się kombajnem na spokojnie. Bez problemu. A GPS-a to sobie gdzieś tam złapię od prostej linii. Na pewno od tej strony sobie złapię, bo to jest prosto. No i takie fajne pole. Nie wiem w sumie ile będę kosił tego drugiego pola, czy w ogóle na nie wjadę. Czy wjechać wjadę, ale ile skoszę to nie wiem. Prawdopodobnie tylko skoszę mu tak, żebym mógł sobie kurzpleja ustawić. No i będę sobie do samej 20 tutaj walczył pewnie. Z tym koszeniem. No w sumie teraz sobie wszystko wykoszę na tej sesji. Postaram się bynajmniej. Wszystko skosić. No i w kolejnym odcinku wiadomo, już wapno. Na pewno wapno wleci i chyba zrobimy jakieś mulczowanie. O, mulczowanie wapno, co to będzie dobry pomysł. Będzie świetny pomysł. Gadę tylko, a już jestem przykład. Ścieżkę sobie ładnie rozciągniemy. Po to, aby mieć nawożenie na drugim stopniu już. Znaczy na drugim, na pierwszym stopniu. No dobra, ciągnik zostawimy sobie tu. No myślałem, że wsiadłem do Masaja, ale jednak nie. A odcinka mam 10 minut, no. 10 minut, a ja zrobiłem kółko. Ale wiadomo, jeszcze musiałem dojechać i się rozłożyć, więc. No teraz już w sumie trochę szybciej pójdzie, bo. No, myślę, że 10 minut to powinno się uwolnić. No to będzie 20 minut. 25 minut odcinka gdzieś będzie. Myślę, że to będzie odpowiednia długość w sumie. Też nie ma co przesadzać. Wiadomo, że żniwa to chciałoby się jak najwięcej pokazać, ale. Ale bez przesady nie będę robił godzinnego odcinka ze żniw jak koszę Triomem.
Znaczy, no pewnie bym sobie zmienił później na jakiegoś Rustomasza albo coś. Ale na razie... O ty! On może nie dojechać do końca w sumie, nie ponad. Ciekawe, czy dojedzie do tego pierwszego punktu. Czy będzie musiał jechać całe pole naokoło. Tego to ja nie wiem. Miniaturki się po odcinku jakoś walnie, wiadomo. Zawsze po odcinku się bawi miniaturki. No, a ja chciałem zobaczyć w sumie, jak tam mój... Mój rzepak na olejarni. 69 ton. Trzeba będzie dosypać. No to wiadomo, że trzeba będzie dosypać, ale... No i dobra. Jadziemy z tym koszeniem dalej. Drugie kółko i wtedy się przetniemy. Znaczy, najpierw to siedzi, pieca złapie, a potem wiadomo, przecinki się zrobi gdzieś. No i od tamtej strony, żeby tutaj na tym, można powiedzieć, trójkącie, bo to jest, w sumie widać, że to jest taki trójkąt. Całe te pole jest trójkątem, można powiedzieć. No, takim nieidealnym trójkątem, ale wiadomo, nie? O co chodzi. No bo idealny trójkąt to nie jest, ale... Ale kształtem przypomina trójkąt. O, może tak. Na rzepaku będzie od cholery z tego co widzę, bo tutaj... Niewolandzik... A, Niewoland sobie przejechał, dobrze. Prawdopodobnie dojechał do końca, albo zostało mu parę metrów. Ale mnie to nie interesuje. Ważne, że kosi. A gdzie potem będzie się sypał, to już mnie nie interesuje. Kurczę, no myślę, że na wiosnę na pewno teraz siano jest, więc przydałoby się powoli wrzucić. Pierwsze siano trzeba pozbierać. No właśnie. O wiem, na koniec odcinka przejadę się z Wełną na moją produkcję, żeby się produkowała już ubrania. Czy tam tkaniny, ale nie tkaniny. Żeby wełnę przerabiać już po prostu, powoli ten. Taki będzie finał odcinka. Ale to dopiero jak skoszę, nie? I tutaj puszczę sobie Triona. No, na pewno w tej całej przyczepy nie ukoszę, to jest wręcz wiadomo, że nie ukoszę całej przyczepy, no bo gdzie tutaj 60 ton z takiego małego pola rzepaku? I też rzepaku. Bo pszenicy czy jęczmienia to jeszcze bym mógł wyciągnąć, ale nie rzepaku. Fajnie to wygląda. Podoba mi się ten Drion. Ogólnie bardzo ładny kombajn. Fajny, nie, no ja lubię kombajny, klasa. Ale ogólnie, o, ładny widok. W sumie na ostatnim odcinku, jak tak sobie teraz pomyślę, to na ostatnim odcinku, który był z Enkrika, też kosiłem rzepak, no ale dobra. Za to w kolejnym odcinku będzie tam co innego. Tutaj będzie co innego i tam będzie co innego. Nie wiem, co w sumie będzie na Enkriku, no nie interesuje mnie to w tym momencie. Dopóki nie jestem na Enkriku, to mnie to nie interesuje, co tam będzie. Do roboty. Ale na pewno wiem, że jest rzepak. Jest koszony. I tylko w sumie rzepak, bo ja mam tam tylko dwie rośliny, bo tam mam dużo. W sumie moje wszystkie pola są zasiane soją. I tylko to jedno pole było rzepaku, więc prawdopodobnie sobie zrobię jakąś uprawę tego rzepaku. Znaczy na rzepaku, no ściernicka, żeby nie było. Jakąś uprawę ścierniska sobie walnę i zobaczymy. Może skipnę sobie do września, żeby tam zasiać jakieś zboże. No bo raczej po rzepaku to tak... No tak średnio siać słoneczniki, no bo to w sumie to samo można powiedzieć. Bo to oleiste i to oleiste, więc... Więc po rzepaku słonecznik odpada, ale myślę, że... Jakiś tam jęczmień by fajnie wpadł. Wiadomo, że tutaj jest 12 sezon, tak? Tutaj na Hojbaronie jest 12 sezon, a tam na Enkriku jest 8, więc
Trzeba trochę przydusić tego Enkrika. Te sezony. Przydusić trochę. Dlatego tam jest teraz soja zasiana, żeby zarobić pieniądze i rozwinąć się. Czyli kupić pola. Bo ciągnik mam w sumie duży, bo mam 400 koni. Kiedy wiadomo, choć Baleron to jest w ogóle inna liga mapy, tak? Inna mapa, inne powierzchnie, można powiedzieć. Jakoś zawsze na tym Baleronie tak szybciej mi szło to rozwijanie. No bo w sumie widzicie, ile już mam pól. I to w sumie takich dużych. I tutaj jeszcze dużo mi zostało do kupienia, ale dobra, spokojnie, ja to wykupię, nie bójcie się. Teraz plan chyba jest na te dolne pola, za 1 200 000 chyba trzeba kupić. Tylko, że tam jak się powiększy, no to powiększy, jak się to zrobi, to będzie długa prosta, tak? To tam będzie długa prosta, więc tam będzie fajnie szło. W sumie tak się przeciąłem, to mógłbym w sumie w lewo pojechać. Nie, mogłem w lewo i się wrócić i teraz jechać do góry i się zawrócić tu na dół. To by miało na równo, a tak będą się po tej dłuższej linii jechać. No dobra. Dam radę. No w sumie fajnie odchodzi te pole, bo ile jest minut? 17, no. No to mówiłem, że akurat jak to skończy, to będzie pewnie z 25 do 30. No tu jeszcze trochę do kończenia zostało, bo to w sumie teraz te najdłuższe zostały przejazdy. Więc troszeczkę do kręcenia będzie, ale to się da. Się wszystko da. Nie ma rzeczy niemożliwych. Więc no. Rata. Cyk. Pyk. 81. Więc dobra, przejadę tędy. Nie wiem, czy dojadę, ale powinien. Na pewno. A jak nie, no to się rurę rozwinie i się masenie podjedzie i tyle, tak? Ale dojadę, bo to nie jest aż taki długi przejazd. No ale dobra, zobaczymy, co mi czas pokaże. Jak ten Nihuan tam będzie jeszcze 3 godziny kosztuje, to ja pierdzielę. To co? Jest 17. No do 20 tam będzie kosztuje? Prawdopodobnie tak. Nie no, później na pewno jakaś tam pomoc przyjedzie do niego. Do Nihuan gdzie mam koniec kursu? U góry. Tak sobie myślałem, że u góry. Więc później ktoś mu tam na pewno pomoże. Ale najprawdopodobniej będzie to Rostelmasz, chociaż Rostelmasz będzie tutaj zaraz kosił ten Sorgo każde pole, czyli tutaj te dwa pola Sorga. I tutaj będzie kosił, a Triumf tu i Triumf pojedzie tutaj do niego wtedy kosić. Zresztą w sumie to jeden pies, który kombajn pojedzie, bo i tak trzeba będzie to skosić i tak, więc... Co to za różnica, czy pojedzie Triumf, czy... Cię roztrzymasz, tylko że wiadomo, Triumf ma większy header, nie? Więc też mu to trochę tam szybciej to będzie szło. Znaczy Triumf prawdopodobnie będzie na pracowniku. Kosił. Zwykłym pracownikiem. Headera już nie gaszę, no bo w sumie mógłbym, ale nie chce mi się. No. Jeszcze przyjadę się z tą wełną później, jak to skoszę. Był 19 minut, więc myślę, że akurat zanim to skoszę, to będzie 30 minut. A wręcz na pewno to będzie. Teraz jak to zrobić? Zrobić to tak, nie wiem. Tu się przeciąć, skosić ten trójkącik mały po lewej i wrócić się tam, gdzie kosiłem. To jest plan genialny. To jest złoty plan. A chciałem to odciąć teraz w tym momencie, żeby mi to nie przeszkadzało później. Żeby później już tylko po trochę dłuższym przejeździe jechać ten ostatni. I tyk.
No i dobra, przygarnięte, przygarnięte. To tak, ten sam ślad najlepiej. Żeby zbyt dużo nie ugryźć, no bo wiadomo, że to ładniej wygląda, jak jest ściernisko wyższe. Hamuj. Ale dobra, wykręcił. W sumie trochę za daleko przejechałem, bo nie wiedziałem, gdzie ten GPS złapie. No ale. Ja ogólnie wykręciłem. Ale dosyć zwinny tylko mój. 10%, więc fajnie to idzie. No i fajnie też przybywa hektary skoszone, przybywają. I rzepaku na przyczepach też przybywa. Czy tam będzie to widać, ile jest skoszone? Nie będzie widać. Znaczy będzie widać, ale to tak. To słabo będzie widać. O, dobra, tutaj będzie wapno robione, bo widzę, że on jedzie w drugie kółko. I tutaj wapno skakuje na tym polu, więc. Więc będzie fajna akcja wapnowania w sumie. I to dosyć duże wapnowanie będzie. Więc fajna akcja się szykuje na odcinku kolejnym. Już widzę, jaka będzie akcja wapnowania tam. Ale to może we wrześniu. Może na wrzesień przeskoczę. Żeby już można było siać. Nie wiem, zobacz, pomyślę. Pomyślę o tym. Ale na pewno teraz w tym sezonie będę musiał zasiać kukurydzę, więc. Więc będę musiał na jakim polu? Na tym największym na pewno nie, bo to będzie za duże. A po drugie, w silos mi nie wejdzie. A chyba ksiąka najlepsza by była kukurydza tutaj przed chałupą zrobić, tam gdzie jest sorgo teraz. Czyli pole numer 38, 41. Albo 41, jak to tam woli, nie wiem, to jak komu tam wygodniej, nie? No, to płyną. No, widzicie? Przejechało się wapno, czytało, więc teraz będzie duże pole do wapnowania. I po wapnowanym myślę, że będzie fajnie sobie ogarnąć. Co by sobie po wapnowanym? Bo teraz jest rzepak. Może jakąś soję, żeby mieć pieniądze. Bo soi też tam ładny hektar jest, by był. Ale to znowu na wiosnę siać. No nie wiem, muszę pomyśleć. Albo jęczmień po prostu, chociaż ostatni był chyba jęczmień. Albo sorgo. O, sorgo sobie tam zasieję, bo sorgo to jest fajna uprawa. Ja lubię sorgo. Lubię sorgo kosić, bo to jest taka w sumie fajna, przyjemna uprawa. Potem to mulczowe. Znaczy, no mulczowe to tak, wiecie, no niby nie trzeba, ale to jest taka fajny dodatek w sumie, nie? To mulczowanie. Najczęściej to na odcinku, bo po odcinku to ja tylko dokończę mulczowanie, bo tak to chyba się nie będę bawił z mulczowaniem. Znaczy wiadomo, raz kiedyś sobie fajnie zrobić mulczowanie, ale tak. Wiadomo, dlatego sorgo jest siane, żeby sobie pomulczować trochę. No bo mulczery są w farmingu, a ja tylko rzadko co w sumie używałem na odcinkach. Parę razy tylko chyba po sorgu użyłem. Chyba dwa? Nie wiem w sumie ile razy. Chyba dwa razy po kukurydzy. Na pewno było mulczowanie i orka po kukurydzy, to wiem, to na Leningradzie było, to tyle to ja wiem. A czy gdzieś jeszcze było mulczowanie po kukurydzy? Nie wiem. Nie wiem w sumie, nie pamiętam. Nieważne. 64%. Ja chyba pojadę sobie tutaj w prawo. No, ja pojadę sobie w prawo i sobie zagarnę tą przecinkę już. Będę miał tą przecinkę ogarniętą. Wtedy się wysypie. No i wtedy dokoszę tą resztę tutaj. Bo powinienem to zmieścić najpierw zbiornik. A wręcz raczej na pewno. I to się tak wydaje, ale to nie jest aż taki mały kawałek, jakby mogło się wydawać. No, na dwa poprzeczniaki jest obcięty, to ładnie się nawraca. Szeroko.
Ogólnie fajnie pole będzie wyglądać, bo jest takie ładne. Jestem na tym dużym polu, kosi pracownik, więc tam będzie też ładnie wyglądać wapno, bo będzie całe ściernisko, tak? I tylko będą moje ślady się odbijać. Oj, rosły właśnie zablokowany przez obieg. No dobra, zaraz to ogarnę, tylko niech się mój kombajn zacznie sypać. Oczywiście odcinek na wtorek. Bo na czwartek będzie kolejny odcinek. Ale to będzie z serii. Ostatni był Flat. Chyba Lengrada będę ogarniał. No bo raczej tego nie ogarnę, choć Balerona kolejnego. Na odcinek Baleron po Baleronie też nie może być, więc. Więc myślę, że będzie jakiś Elegradzik sobie wleci. Bo tam mam save'a ogarniętego. Chyba. Znaczy no nie mam jeszcze, ale. Ale ostatnio byłem Krieg ze Żniw, no to teraz by się wypadało na Elengradę. No bo Flet też był. W ogóle Flet był poza kolejnością, no bo nie miałem tutaj tego. Ten save był ogarnięty, ale nie chciałem się jakoś ostatnio iść tutaj. Więc wolałem sobie na Fleta pójść. Przez to coś się synek zablokował. A to nie wolałem, co zablokował, a nie ten. To się nie wolałem, zablokował. Ja myślałem, że to ten się zablokował. No bo rozmawiał coś tam cała przez chwilę. Nie wiem, dziwna sprawa. Ja powiem wam, że nie chcę się tego punktu szukać, on tam skończył, więc ja go puszczę sobie odtąd. Tylko niech on się mi tu wysypie. Aha, on tak po dziadowsku ma to nasypane. Trochę w pierwszej, trochę w drugiej. Muszę zobaczyć, czy on daleko tutaj zajechał. Aż do... W sumie trochę będzie nadrabiał. Nie wiem, przejadę gdzieś dotąd, gdzie ma ślady i tyle. Nie no dobra, pojadę całym kombajnem tam. Pojadę i żeby kosił dalej do przodu, żeby wiadomo, czas. A czas to pieniądz. Więc elegante to idzie. Przejadę się kawałek. Znaczy kawałek, to nie jest taki kawałek, ale... Ale wiadomo, nie? Nie wiem ile te pole ma kursów, punktów, ale dosyć dużo. Dobra, tak sobie pojadę. To w sumie nie ma różnicy jak pojadę, bo... I tak to będzie... Tak to będzie musiało być skoszone i tak, nie? Czyli tak to będzie później zasiane i tak, no to... Ja wiadomo, że przez środek pola nie będę jechał, no bo szkoda rzewaku. No i dobra. Tutaj sobie puszczę mojego kolegę. Nie będę tam dalej jechał. Tyle to on już sobie przejedzie. Myślałem, że on skręci tak. Dopiero wykręci, ale dobra. No i dobra, grzejemy ten ostatni. No, 30 minut już jest. Ostatnie 4 przejazdy są. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Powinno pójść w miarę dobrze. W sumie miał być krótszy trochę odcinek, ale wyjdzie znowu 40 minut, więc. Ja tam nie narzekam, bynajmniej będziecie mieli co oglądać. No, mówiłem, że nie będę robił godzinnego odcinka, a tu no prawie będzie w sumie. Tak naprawdę to on tam 3,5 godziny miał na odcinku, na początku odcinka, a ma teraz 3 godziny i 10, więc nie Holand. W sumie tam za dużo nie skosił. Zrobił chyba przez cały odcinek? Tak, jedno kółko dookoła pola. No.
Przez cały odcinek jedno koło, jedno kółko dookoła pola zrobił. No i teraz jak dojdzie do tego skoszonego, no to będzie miał... To będzie miał w sumie, można powiedzieć, że dwa kółka przez cały odcinek zrobili. Więc no, grubo, grubo. A ja tutaj nie staję i jadę dalej. Nie, no coś pięknego ten triumf w tym rzepaku. Czemu się zatrzymał? Czemu nie mogę? Teraz nawrotka. No, dwa przejazdy powinno być. A dobra, jednak trzy. O! Oj, to brzmi jak miniaturka. Dobra, miniaturka zrobiona, więc... No wiadomo, później po odcinku będę musiał wreszcie sobie te filmy skleić. Te filmy z Gary Crooks wreszcie będę musiał porobić. Żeby mi miejsca na dysku nie zawalały. Bo wiadomo jak to jest, jak jest za dużo filmów to też nie jest dobrze. Bo ja nie lubię mieć dużo filmów na dysku, tak? Bo wtedy to ja się gubię. Co to są za składanki? No już wiem co to Chodzi mi o to, że ja się wtedy gubię i ja nie wiem. Często się zastanawiam, czy ten film rzuciłem, czy nie. Nieraz muszę nawet na YouTube'a zobaczyć, czy ten film jest wrzucony na kanał, czy nie. Czy jest po prostu zaplanowany, o może tak, nie bardziej. No i tak to wychodzi. Rzepak 43%. No i dobra, ale najdłuższe przejazdy są skoszone, więc teraz już tylko z górki. No ja i w sumie ten najkrótszy też ma skoszony, więc teraz już tylko dwa przejazdy i koniec. Zobaczcie, co tu później poglądać. O to sobie obejrzę. Dobra. Już wiem, co będę oglądał później. Ale to za chwilę. No a farmingu mam 200... Ile? 536 godzin, o. No a na tym save'ie już mam 100 godzin. Jakby ktoś pytał. Bo dzisiaj wchodziłem, to było równo 100 godzin. A minęło od odcinka ile? Aha. Ha! Zajebiście, że już 1,5 godziny siedzę na tym sejwie. A no tak, bo przecież sejwa ogarnąłem przed odcinkiem jeszcze. Musiałem dokończyć prasowanie. No już nie zwoziłem tych kostek, no bo nie miałem po prostu czasu, to raz. A dwa, że nie mam przyczepy do kostek. Bo jest zawalona z wełną, więc dlatego trzeba szybko jechać wełnę się zawieźć. I to za chwilę zrobię. To wiadomo, że zanim pojadę, to wysypię sobie Maseja. No, wysypię sobie prawdopodobnie Maseja i... Ale zanim Maseja wysypię, no to wiadomo, pierwszy trzeba sobie Trion ustawić na cosplayu. I zobaczymy, czy on w ogóle ten Trion przejedzie sobie koło tego wózka, czy się nie zablokuje. Lepiej, żeby przejechał. Ale to w sumie cosplay jest, to różnie bywa. Pewnie wyskoczy zablokowany przez obiekt i będzie sam. No, zobaczmy. Nie chodząc do fruka, czy mi się wydaje? Nie, mam po raz do kogutów nie było. A nie, w sumie 80% ma prawie, że. No ale tak jak mówiłem, nie wolę. A, on już na pustej, on teraz już będzie paskami zaczynał kosić.
Więc tak jak mówiłem, cały odcinek w sumie dwa kółka zrobił. No i jedziemy się wysypać. Ile skosiliśmy tego, nie wiem. A na odcinku jest skoszone 11 hektarów. 11 hektarów na odcinku jest skoszone. Musimy się na 3 kombajny to rozdzielając. W sumie teraz tyle masz jedno kółko miał zrobione, więc tam można w sumie 1,5 hektara odjąć. No to i tak 10 hektarów w sumie jest skoszone, więc dobry wynik jak na odcinek. I to na takie w sumie średnie hejlery, no bo co to? Tu jest 10 metrów, tamten ma 8,5 i resztę masz ma 9, no to... To są średnie hejlery, to nie są największe hejlery, wielkie. Więc takie w sumie średnie hejlery, to dobry wynik. I oni od początku odcinka kosili, no wiadomo, ja tam trionem trochę później przyjechałem. Bo była tam może 5 minuta zanim przyjechałem, ale... Ale wiadomo o co chodzi. No i jadę się jeszcze tym Masajem przejechać, no bo... O, 43 tony. To w sumie jęczmienia bym miał więcej. To i tak ładnie, jak z takiego pola 43 tony. Dawaj Masaj, dawaj. Ten zaszczep tak bardzo w tym rzepaku stoi. To nie wiem, zobaczymy sobie, zaraz zobaczę, co się stanie. Czy on się zablokuje, czy jednak przejedzie. Jak widać kostki od ostatniego odcinka, od ostatnich sianokosów sobie leżą, tak jak leżały. Nic nie było ruszane. No bo po co miało być ruszane? Miałem je pozbierać, ale mówię, przyczepę miałem zajętą. Czy dalej jest zajęta, tylko... Muszę ją... Wywieźć. Zobaczcie co tu Trion odwala. Ale dobra, wyrobił się Trion, więc... To jest najważniejsze, że się wyrobił. A to, że... A to, że... Samochody będą tutaj stawać, to mnie nie interesuje. Ważne, że kombajn kosi. To się liczy, że kombajn kosi. No i dobra. Przejadę się jeszcze z tą wełną, bo to daleko nie jest, ale przejadę się. Bo obiecałem. To trzeba dotrzymać słowa. No a we w czwartek widzimy się... A w czwartek widzimy się w... Nie, to jest poniedziałek, to w środę, sorry. A w środę widzimy się na... Elengradzie. Ja sobie zaparkuję ciągnikiem tu. Sobie kosi. A ja się przejadę. A może starym. Starym kejsikiem. Oczywiście musimy sobie bieg wrzucić. No tyle jest wełny. Czy to dużo, czy mało? Nie wiem. Na pewno chcę większą owczarnię sobie kupić, no bo ta jest za mała. Niech sobie ona jest na razie na te 15 owiec, ale w przyszłości chciałbym sobie ją zmienić. Zmienić sobie, a czy zmienić, no zostawić tą i dokupić. Albo po prostu tą owczarnię wy... No, tą owczarnię wyrzucę. Stąd, żeby mieć więcej miejsca na maszyny. To też jest plan. Wyrzucę tą owczarnię, będę miał więcej miejsca na maszyny tutaj, a owczarnię sobie postawię gdzieś w innym miejscu. O, patrz, tam był skręt.
specjalnie w sumie namalowane. A tutaj po jakichś górkach wjeżdżam dziwnych. Ale tam ładnie po tym skręcie zjechać. Bo to jest tu, nie? Czekaj. Co to jest? Produkt. No, wewnętrzne. No dobrze, to dobrze mówię. W sumie sobie ją odpalę. Gdzie to jest? Trudno. Tu jest tkanina, wełna. Włącz. A czy to tam trochę będzie? Musi to być rozładowane? Dobra, 8. 8 ton. Raz, dwa to sobie rzucę. No, ciekawe, czy jakbym przyczepą tu podjechał, czy by mi to wciągło, ale podejrzewam, że tak, ale już trudno. Sobie to zrzucę ręką. To daleko nie jest, a to dość szybko tutaj widzę, że połyka. 18 ton wełny. No i w sumie zaraz będę tym masę sobie tutaj zbierał, te kostki, więc. A torum musi zostać rozładowany. Czyżby ten zestawik był pełny? O, proszę. Dobra, będzie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa. Pa.